Była załamana. Jest skromna i ładna. Raquel pożyczyła jej ubrania. Wyglądała jak ryba wyjęta z wody. Oczywiście powiedzieliśmy wszystkim, że ją znamy. Zgodziła się? Oczywiście. Dowiedziałeś się czegoś? Małżeństwo zawarto zgodnie z prawem. Odnalazłem jej dom i spotkałem się z ojcem. W salonie stało zdjęcie młodej kobiety z Alejandro. Nie wiem, co począć. Bruno to podły człowiek. Jak on mógł? Nie zrobię tego. Wolisz iść do więzienia ze mną i tatą? Nie. Musi być jakieś wyjście. Jakie? Nie rozumiesz, co to za ludzie. Mają pieniądze, wpływy i władzę. My jesteśmy nikim. Nie opłacimy nawet prawnika. Nie, Mario José. To pułapka. Brudna sprawa. Cena jest zbyt wysoka. Mogą nas oskarżyć o morderstwo. To niesprawiedliwe, siostrzyczko. Zastanów się. Ty nie zawiniłaś. Znalazłyśmy się tu przez przypadek. Możesz zostać milionerką i mieć wszystko, o czym nawet nie śniłaś. Nie bądź głupia. Zgoda oznacza przestępstwo. Victoria była dla nas taka miła. Jeśli powiesz, że to kłamstwo ukartował jej syn, wtedy oszaleje z wściekłości. Jesteśmy w kropce. Nie chcę iść przez ciebie za kratki. Jeśli piśniesz słówko, powiem, że zwariowałaś i nigdy nie widziałam Bruno. Proszę, siostrzyczko, nie skazuj mnie na więzienie. Sama wplątałaś się w te kabałę z Alejandro. Ja ani tata nie jesteśmy winni. Nikt mnie stąd nie wyrzuci. Bądź rozsądna. Co się stało? Nic. Próbowałem zatrzymać jakiś samochód, ale nikt nie reagował. Pewnie boją się rabunku. Co teraz? Zatrzymał się tylko kierowca ciężarówki, ale nie chciał tu przyjść. Zaproponowałeś mu zegarek? Nie. Zamierzałem, ale miałem złe przeczucie. A jeśli by go zabrał i odjechał? I co z tego? To moja własność. Przyrzekł, że jeśli spotka patrol policji, powie im o tobie. Pomóż mi. Po co? Chcę iść na drogę. To strasznie daleko. Nie dasz rady. Uważaj. Nie mogę. Podaj mi kostur. Nie dojdziesz tam. Wiem, co mówię. Nie zdechnę tu jak pies. Poszedłem do wsi, ale nie było tam karetki. Coś cię boli prócz głowy? Chyba mam złamane żebra i rwą mnie plecy. Ostrożnie. Mogę z wami jechać? Jasne. Ja też chcę. Nie. Przypilnujesz zwierząt i przygotujesz garnki na sprzedaż. Ale ja chcę jechać. Powiedziałem nie.
Wcześniej pani wstała. W ogóle nie zasnęłam. Rozumiem. Co za nieszczęście. Biedny panicz Alejandro. Bardzo go kochałeś. Jak my wszyscy. Był taki dobry. Dobry? Tak. Powinna go pani lepiej poznać. Czasem się złościł, ale był dżentelmenem. Są tu jego zdjęcia? W pośpiechu zapomniałam zabrać. Tak, proszę za mną. Są w gabinecie. Panicz nie lubił, gdy go fotografowano. Ale jest tu jedno zdjęcie. Proszę wejść. Proszę spocząć. Poszukam albumu. Jest. Już pokazuję. Oto zdjęcie. Był młodszy od Bruna. To znaczy pana Bruna. Tak, 4 lata. Tu jest pan Antonio, ojciec panicza Alejandro. A to jego matka. Pani Adriana. Niech oboje... Troje... spoczywają w pokoju. Gdyby chciała pani śniadanie, proszę dać mi znać. Przepraszam. Dziękuję. Dajcie mi komórkę. Zadzwonię po osobistego lekarza. Najpierw prześwietlenie. Proszę zaczekać. Długo to potrwa? Dlaczego wchodzisz bez pukania? Wybacz. Wciąż jesteś zła? Jak śmiesz pytać? Uważasz, że to zabawa? Podszyłeś się pod kogoś innego i zrobiłeś ze mnie wspólniczkę. Ty oszuście. Nie znałaś Alejandro. Był draniem idącym po trupach. Deptał cudzą godność i dumę, by osiągnąć cel. Wykorzystywał pieniądze do niszczenia ludzi i poniżał kobiety. Mów co chcesz. Też nie jesteś święty. Proszę. Nie zmuszaj mnie. Powiem, że poślubiłam innego Alejandro, który miał takie samo nazwisko. Czytałaś poranne gazety? Nie. Jest w nich twoje zdjęcie. Jeśli wyskoczysz z historyjką o zbieżności nazwisk, media zechcą to sprawdzić. Zresztą mama i Raquel powiedziały już wszystkim, że cię znały. A twój ojciec zgodził się na współpracę. On wie? Kiedy mu powiedziałeś? Wczoraj. Jak mogłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Bo cię kocham. Gdyby tak było, nie straszyłbyś mnie więzieniem. Uspokój się i przemyśl wszystko. Nikt niczego nie podejrzewa. Rozumiem, że jesteś zdenerwowana i boisz się, ale bez obaw. Niedługo wszystko minie jak zły sen. Przywykniesz do nowego życia. Dostaniesz biżuterię, stroje, auta i środki na podróże. Wszyscy będą na każde twoje skinienie. A siostrze i ojcu też niczego nie zabraknie. Zaś na koniec weźmiemy ślub. Nigdy w życiu. Owszem. I będziemy bardzo szczęśliwi. Tekst polski Marcin Leśniewski. Czytał Radosław Popłonikowski.